dzwonimy sobie do znanych influencerów, youtuberów, tiktokerów i instagramerów. Powiem wam, że mam tak ogromnego stresa, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Zadzwonimy, zobaczymy, kto taki nam odbierze i z kim chwilkę pogadamy. Ogólnie zamysł jest taki, mówimy dosłownie parę słów, czekamy na szybką reakcję i się rozłączamy. Koniec, to ma być dosłownie szybka akcja. O matko, ja się stresuję. Tak nikt nie odbierze. Ja się boję. No w sumie tak, no bo z reguły każdy ma wyłączone powiadomienia, żeby to tak co sekundę nie pip, 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 pikało. Ale oczywiście, jeśli chcecie dołączyć do najsłodszego teamu na całym YouTubie, Muffiny Kany, to koniecznie upewnijcie się, że macie przycisk subskrybuj kliknięty, żeby był szary. No i oczywiście za moją odwagę, którą zaraz wam pokażę, koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, żeby było mi łatwiej dzwonić. Ja osobiście wolę zawsze, jak mi coś piszecie, nie dzwonicie, ponieważ wtedy łatwiej mi jest w każdym momencie odpisać wam i odpowiedzieć na wasze pytanka na Instagramie, na którego was serdecznie zapraszam, Instagram MuffinArt, ale w tym wypadku chyba muszę do każdego zadzwonić. Kitek, od kogo myślisz, żeby zacząć? Nie mam żadnego pojęcia, to jest twój odcinek. O mateczko, może do XX Kitka. Nie, ja nie odbiorę, nie ma takiej możliwości. No dobra, do kogo takiego mogę zadzwonić? O Sandry Ziom. Się sobie stresuję, bo przestań pewnie nie celować, się stresuję. No dobra, to ja wychodzę z kamerą. Nie! Co? Jakbyś chciał się kiedyś odezwać, to się a, czy ja mam mówić, tak? Tak. No widziałem. Jest wideo rozmowa, tylko chyba nie ma zwykłej, czy jest? Nie pytaj mnie, dzwoni! Nie, nie, pierwszy raz dzwoni na Instagramie! A, mogę wyłączyć kamerę? Mogę wyłączyć kamerę. O matko, chyba dzwonię. Chyba dzwonię. Halo? Ale nie słyszę żadnego sygnału. Zobacz, czy wy słyszycie sygnał? Bo ja nic takiego nie słyszę. Jeśli nie ma sygnału, to mi się wydaje, że osoba nie jest na Instagramie i nie ma powiadomień. Tak mi się wydaje. Mamy, że nie odebrane. Zobaczymy, może oddzwoni. Idziemy do kolejnej osoby. Kolejną osobą myślałam, żeby była Natalia Sisik. Natalia często siedzi na Instagramie, ponieważ wiem, że dużo odpisuje, więc może uda mi się do niej dodzwonić, czyli ja nie mogę. No dzwonię, ci nie, od razu. Ja wczoraj wymyślałam ten odcinek, miałam dobry humor i się teraz stresuję. To była zła decyzja. Bo powiem tylko hejka. Hej Natalia, nie wiem, czy ja do ciebie dzwonię, czy nie? Hejka, hejka! Chyba nie dzwonię. Wiecie co, ja sobie napiszę zaraz wiadomość taką, przepraszam. Nie, masz do niej głosówkę teraz nagrać. Nagraj głosówkę. Cześć, dzwoniłam do ciebie, nie odebrałaś, jest mi smutno. Żartujesz. Okej. Najpierw do Sandry. Hejka Sandra, dzwoniłam, bo nagrywam odcinek, ale chciałabym życzyć ci udanego dnia. Nie lubię głosówek, bo one się od razu prawie wysyłają. Dajcie mi spokój, co tu się dzieje? Dobra, dzwonimy teraz do kogoś bardzo popularnego i dosyć wiele osób wkurza, więc zobaczymy, czy ta osoba odbierze. Dzwonimy. Dzwonisz do mnie. Co się odwierci? Dzwonisz do mnie. Jak to dzwoni do ciebie? Pokaż. Halo. Halo. Działa. Halo. Sosia. Cześć. Dobra, czyli przetestowaliśmy, zadzwoniliśmy do osoby, która wszystkich wkurza, a teraz idziemy do kolejnej. Spadaj. Widzę cię. Teraz do Natalii. Hejka, dzwoniłam, ponieważ kończyłam odcinek i chciałabym ci życzyć udanego dnia. Dobra, spróbujemy się jeszcze zadzwonić do Miss Agi i zmieniamy strategię. Miss Aga, miejmy nadzieję, że odbierze, chociaż może jeszcze śpi. Nie wiem. No dobra, spróbujmy. Dzwonię. Nie. U ciebie też nie było sygnału. Czyli było, po prostu... było wibracja telefonu. Ale u mnie nie było sygnału. Halo, halo, Aga. Halo. Aga, proszę, odbierz, proszę. Aga, odbierz, odbierz. Nie odbiera. W takim razie rozłączamy i piszemy, i piszemy, i mówimy jej głosówkę. Ogólnie stwierdziłam, że skoro nikt nie odbiera, to oczywiście mogę spróbować się z kimś połączyć, ale po prostu będziemy im nagrywać głosówki i zobaczymy, co takiego na nie odpowiedzą i kto pierwszy odpowie właśnie. Okej, okay, dobra, to zaczynaj. Od Miss Agi. Zapytaj się, czy chce kupić małpę. Hej Aga, chcesz kupić małpę? Kitek pyta. Ale czemu ja? Ej, to weź! Chcesz kupić małpę? Kitek pyta. Czemu ja? Ej! Dobra, okej, okay, to już mamy obcykane. Kto taki dalej, Kitek? Dobra, mniej więcej już wiemy, do kogo zadzwonić, tak 3 po 3, szczerze, zastanawialiśmy się. Teraz zadzwonisz do... Simona, zadzwonimy do Simona i spytamy go... Czy zagrał w Minecraft dla nią? Czy zagrał w Minecraft, ponieważ mam kanał gamingowy, MuffinArt Gaming, na którego was cieplutko zapraszam. Macie tutaj, wam wyskoczył. I teraz zobaczymy, czy Simon będzie chciał kiedyś udział wziąć w naszym Muffinkowie, a może w jakimś live'ie, live'ie u mnie, albo live'ie u X-Kitka. Kiedy gramy w Minecraft? Kiedy gramy w Minecraft, okej. Okay. Hejka Simon, kiedy gramy w Minecraft? Ja nie mogę, może! Dobra, czekaj, może się dogram! Kręcę odcinek, jak coś, więc wiesz. Hejka Simon, kiedy gramy w Minecraft? Teraz kto, Kitek? Jak myślisz, może Werka, Werka? Do Werki, Werki możemy spróbować zadzwonić, czy po prostu... Nie, nie, wyślemy jej głosówkę. Co takiego mogę Werki, a Werki spytać? Nie, nie mam zielonego pytania. Nie wiem, zapytaj się, kiedy grasz z nią w Roblox. Nie mam. Jak jest jej ulubiona gra w Roblox? Dobre, dobre. O matko, głosówki. Albo nie cierpię głosówek, ja dzisiaj po prostu zdążę tutaj katuszę. Jaka jest jej ulubiona gra? W Roblox. Hejka, chciałam się spytać, jaka jest twoja ulubiona gra w Roblox i normalnie? I normalnie? Jak co?
ktoś to kręci odcinek. Że wysyłam wiadomości do znanych youtuberów, więc wybacz. Dobra, nagrane. Kogo dalej? Uwaga, bo mi Aga wysyła nam wiadomość głosową. Co? Mateczko, dobra, no to co? Odczytujemy pewnie. Podgłośniamy na fulla. Ale że taką żywą małpę? Jak mi pokona mojego pająka w czapce, to biorę ją. Dogadane. Ja żadnego pojęcia. No to dogadane, tak Kitek. Jakiego pająka w czapce, ty mi powiedz. No dobra, Miss Aga nam odpisała, czyli pierwsza osoba nam odpisała. Słuchajcie, teraz spróbujemy napisać, znaczy się powiedzieć, wysłać wiadomość głosową do Wersów. Nigdy do tej pory mi nie odpisała, więc zobaczymy, czy głosówkę, na głosówkę coś zareaguje. A wiecie, się mniej stresuje, bo wiem, że prędzej ona nie odczyta. Serio, to się mniej stresuje. Czekaj, muszę ułożyć sobie w głowie. Hejka, chciałam ci tylko powiedzieć, że jesteś mega pozytywną osobką i chciałabym ci życzyć miłego dnia. Chyba kit, co nie? Takie trochę sztuczne było, jakbym robotem była. Okej, okay, jest zaliczone. Słuchaj, znowu Miss Aga nam odpowiedziała. Nawet na story wrzuciłam. Chciałam sobie dzisiaj czapkę ubrać, która leżała całe wakacje. Chciałeś story? Na półce. Biorę ją, patrzę, myślę co? Włosy psów? A to się okazało, że pajęczyna w środku i raptem pająk prawie jak moja dłoń z niej wyskoczył. Ta czapka teraz leży na środku salonu i ogólnie jej nie dotykam. Nie wiem co z nią zrobić. Z tym pająkiem w środku. Chcesz coś dopowiedzieć? No właśnie patrzę na tego pająka. Patrzysz na pająka? No! O mat! Weź przestań, nie pokazuj mi tego. Ale duży. O Boże. Boże, ludzie, chciałam ubrać sobie czapkę. Ale on wielki. O mateczku. Ja zrobiłam screena. Pająka, pierwszy raz w życiu. O, dobra, czekajcie, zmieńmy temat, błagam was. Teraz napiszemy do cioci od klocków. Napiszemy, powiemy, zadzwonimy, nie, zadzwonimy, po prostu nagramy jej głosówkę. I na tej głosówce powiemy, spytamy ją, kiedy razem złożymy klocki Lego, co ty na to? I pogratuluję jej 100 tysięcy. Dobra, okej. Okay. Hejka, chciałam się zapytać, kiedy razem składamy klocki Lego i pogratulować ci 100 tysięcy subskrypcji na YouTubie. Takie mocne to było, no nie? A przy okazji nagrywam odcinek, więc wybacz, ale musiałam głosówkę wysłać. I skit. Tu się nie stresowałam, na chillu. Dobra, teraz mój drogi, do kogo dalej? Czekaj sekundę. Dobra, mam jeszcze dwie osoby, do których możesz wysłać głosówkę. No. Z którymi się znamy. No. Pierwsza to jest Maribo. Nie znam jej osobiście, no, ale... Paczuszkę wysłaliśmy. Czekaj, tak. Co mogę jej nagrać? Może po prostu miłego dnia, czy... Nie, zapytaj się o coś. Jakie ciastka lubi? Jakie ciastka lubi? Tak, zapytaj się, jakie ciastka lubi. Hejka, chciałam się zapytać, jakie ciastka najbardziej lubisz? Nagrywam odcinek, więc musiałam nagrać głosówkę, wybacz. Dobra, i teraz jeszcze, poczekaj, bo, zobaczmy, czy ktoś odpisał. Ciocia od klocków polubiła. Odpowiada. Polubiła, więc teraz ona słucha teraz pewnie tego. Ale w międzyczasie, zanim zobaczymy, co nam odpisała, odpisała nam Miss Aga. I Miss Aga wysłała nam dwie głosówki. I ogólnie dzięki Bogu, że sprawdziła, jak ta czapka wygląda od środka, bo jakbym ją od razu ubrała, to bym chyba zawału dostała. O matko. Jak macie małpę, która pokona tego pająka, to nawet wtedy od biedy mogę polubić małpy, no nie? Ten pies mi nawet do tej czapki nie chce podejść. Łukasz się zgłasza na ochotnika. Co ja? Weź mnie, przecież ty lubisz pająki. Ja bym miała zabawę na miejscu. Ciocia od klocków wreszcie nam odpowiedziała i odpowiedziała również głosówką i uwaga. A, dziękuję, dziękuję. No moja droga, z tobą to zawsze i wszędzie. Jak tylko się już umeplujecie do końca, to pierwsze co to wbijam. Więc bardzo proszę mi tutaj powiedzieć, co byś chciała dostać na parapetówkę, buziaki. Klocki Lego. Słuchajcie, teraz wkręcimy tak troszeczkę darliwkę i najpierw zaczniemy tak, wiecie, na poważnie. Że mam jakieś bardzo ważne pytanie, a później spytamy ją o... Płatki czy mleko? Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy najpierw dodajecie płatki czy mleko. Ja osobiście uważam, że najpierw mleko, żeby płatki były jak najbardziej chrupiące. Znaczy tak, słuchaj, bo mam bardzo ważne pytanie. Jest to naprawdę dla mnie niesamowicie istotne. Powiedz mi, czy na początku dajesz płatki czy mleko? Okej. Okay. Hejka, słuchaj, mam do ciebie bardzo ważne pytanie. I to pytanie jest naprawdę, naprawdę kluczowe. Najpierw zawsze dajesz mleko czy płatki? Chyba jest okej, co nie? Mogłeś dramaturgię pociągnąć przez jeszcze tam, wiesz, trzy głosówki i dopiero. Wybacz, kręcę odcinek, musiałam nagrać głosówkę, ale życzę ci miłego dnia. Dajesz mleko czy płatki? Piola. Dobra, czekamy teraz chwilę i zobaczmy, kto taki nam jeszcze odpowie. Okej, okay, Darliwka nam odpisała. Zawsze, ale to zawsze pierwsze płatki. Mleko. Co? Mleko najpierw. Płatki z mlekiem, pierw płatki, bo mleko. To mleko. Nie, płatki! Mleko najpierw! Płatki. Nie, płatki. Nie.
A Miss Aga nie chce się pożegnać ze swoją czapką i napisała, że szkoda mi jej czapki, bo ją lubi. Ja bym dawno spaliła z tym pająkiem. Sandra tylko napisała smutną wizję i że nie ma włączonych powiadomień, no trudno. Ja doskonale to rozumiem, bo ja też niestety musiałam to wycieszyć. A teraz przechodzimy do odpowiedzi, bo Simon odpowiedział dalej Simon i Simon napisał, no jaha, możemy grać. Jaha? Może tak. A, okej, okay, dobra. Maribo, hejka, delicje i pieguski. No i dobra, to byli już wszyscy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Koniecznie napiszcie w komentarzu, do kogo mam zadzwonić dalej. Do kogo wysłać wiadomość głosową, albo właśnie zadzwonić. Wy piszecie w komentarzach, wy decydujecie. I oczywiście najlepsze komentarze łapkuję i serduszkuję. No, koniecznie mi zostawcie dużo kciuków w górę za moją odwagę, bo dużo też mnie to kosztowało. A my słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!